Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku będę testował ciągnik Kubotę z tym oto agregatem do uprawy uproszczonej, też marki Kubota. O ile dobrze się orientuję, to jest dawny Kverneland. Także zaraz jeszcze obejdziemy, zobaczymy jak to wygląda. Fajny wał na płaskownikach. Te płaskowniki tutaj tak są przymocowane śmiesznie. Talerze na gumach tutaj. Łapy na resorach. Na resorach, tak to wygląda. Ile to waży? 1790 kg. Jest Kverneland Group. Model RFC STXX. Nie, to nie jest typ. Model CU 3300. O. Model 2017. Także zapraszam. Znajdujemy się już teraz w ciągniku. W ciągniku Kuboty, już nie w moim John Deere, starym dziadkiem, tylko go przywiozłem tutaj na pole. Jak widać, pola szybko ubywa. Teraz wam pokażę, o co mi chodzi. Ruszyć teraz, jak stajemy z fotela, ruszyć trzeba, naciskamy sprzęgło, puszczamy sprzęgło, nie tak jak w innych, że trzeba pierwszy raz ruszyć ze sprzęgłem, tylko po prostu naciskamy sprzęgło i możemy tutaj już joysticka ruszyć. Mówię, kurde, nagram, bo pola ubywa tym sprzętem tak szybko, że zobaczcie, to jest 2,5 hektara i po prostu jest już koniec. Ale mam jeszcze jeden kawałeczek po rzepaku, także zobaczymy jak to będzie po rzepaku. Tutaj jak wiecie, ściernisko było opryskane glifozatem i było zrobione talerzówką po jakimś miesiącu. No i tak sobie to leżało do tej pory. Jakie pierwsze wrażenia z ciągnika? Bardzo fajnie, cichutko w środku, wszystko płynnie chodzi. Zautomatyzowana jest może nie całkowicie, ta praca jest zautomatyzowana, bo tu pewnie brakuje jeszcze prowadzenia równoległego, ale jak dla mnie to już jest pełna automatyzacja. Skrzynia jest teraz w pracy automatycznej. Tutaj idzie pod górkę, ale ta górka to nie jest tak widoczna na kamerze jak zwykle. Ale sobie zbija o jeden bieg niżej. Później jak już ma lżej, idzie sobie już, zmienił sobie teraz na C2. Prawie mało było co czuć tą zmianę. Robotę robi zestaw ten agregat do uprawy uproszczonej, robi konkretną robotę tutaj, bo widać, że tu jest dużo słomy. Sucho było jak robiłem talerzówko, także nic tutaj za wiele nie zdziałałem, tylko tyle, że poschodziły samo siebie zbóż. Agregat ustawiony jest na głębokość jakieś 27 cm. Jedziemy z prędkością 10 na godzinę. Pod górkę zrzuca jeden bieg, schodzi chyba bodajże do 8. Zaraz to zobaczymy, bo tutaj będzie też górka. Są dwie górki, dwa wzniesienia, dwa podjazdy z jednej strony pola i z drugiej. Bardzo fajna widoczność, duża kabina przestronna. Tutaj widać monitor do sterowania różnymi podzespołami. To wszystko można tym sterować. Ale nie zagłębiałem się w to akurat, tylko tyle co się nauczyłem, żeby jak włączać i wyłączać tempomat, podnieść maszynę i zawrócić. Wiecie, to nie dostałem ten ciągnik na kilka dni, tylko na kilka godzin. O. Piękna sprawa ten rewers. Kierownica bardzo leciutko chodzi. Teraz cyk, opuszczamy tempomat i to idzie. Idzie C2 teraz.
i zaraz tutaj podgórkę sobie zredukuję. Oczywiście można tutaj to czułość tych zmian regulować sobie. Nie będę tutaj nic przestawiał, teraz właśnie sobie zmienił bieg na mniejszy. Pod górę idzie 8,5 na godzinę. Co tu więcej powiedzieć? Fajny sprzęt, szkoda, że nie mój. Zobaczymy jeszcze, jak robi po rzepaku. Ja tutaj tak nam się fajnie tutaj z panem przedstawicielem rozmawiało, że nawet nie zauważyłem, że już jest koniec tego pola i mówię, muszę coś uchwycić trochę z tej tutaj po pszenicy. Jak wiecie, tutaj była fasola, pszenica, czyli po fasoli były dwa razy pszenica. Całkowicie tutaj było orkowo. No i teraz robione jest tym agregatem. Nic, zobaczymy się jeszcze tam na... mam taki kawałek po rzepaku całkiem inaczej tam powinno być. Nie będzie ścierniska. I tam będzie... tutaj akurat jest jedynka na dół, klasa jedynka na dołkach. Tutaj na górze już jest dwójeczka bodajże. No tam na rzepaku będzie jedyneczka. Zobaczymy, jak to... co jeszcze? Właśnie mi się przypomniało. Na pierwsze wrażenie jeszcze jakie, w ogóle nie słychać po ciągniku, że to jest czterocylindrówka. Myślałem, że to będzie jakoś kiepsko chodziło, ale w ogóle ciężko to odróżnić. Jakby ktoś powiedział, mam odróżnić 6 cylindrów od 4, to mnie powiedział, że to jest 4 cylindry. Także pozytywne wrażenie jak najbardziej, jak na razie. Dobra, tak, zobaczymy się na rzepaku, będę musiał tu jeszcze poprzeczki zrobić i od miedzy to nam odebrać. Tu jeszcze raz włączę się, bo przyjeżdżamy na drugie pole. Pan przedstawiciel pojedzie samochodem. No ja dostałem ciągnik już, żeby siebie przyjechać samemu. Powiem, że wrażenia naprawdę są pozytywne. Teraz jak to się jedzie, zmiana biegów, cyk, półbieg, albo teraz mam na zakresie C. Jak zmniejszymy tutaj na dwójeczkę, drugi półbieg, pierwszy półbieg C, zmienił na B3, pięknie, piękna sprawa. B4, C1, C2, C3, no piękna sprawa, automat. Tutaj zmieniamy sobie, co tu... A, tutaj właśnie ten pan mi przełączył tutaj, jakie spalanie mi się udało, tylko włączyliśmy to za późno tę i nie pokazało area, chyba pokazało hektar 90, tylko włączyliśmy to później, tam było 2,5 hektara. Tak, spalanie na hektar 10,3 litra i spalanie na godzinę 19,5, jak dobrze widzę. Jakby nie wiem, które to, czy to 29, czy 19,5. Pewnie to jest 19,5. To jest jakiś tam... zresztą nie wiem. Nie będę się wypowiadał, bo nie wiem, nie ogarnąłem tego. Ale fajnie, że chodzi to razem z fotelem. I można sobie spokojnie, ręka nie skacze, tylko można sobie tutaj przyłączać poszczególne ekrany, nie wiem, czy to będziecie widzieć. Tu właśnie ten czułość automatu, tu mi pan mówił, że się przyłącza, właśnie kiedy, jak ma zmieniać te biegi pracy i tam w transporcie. Widać mięciutki podnośnik, ta maszyna sobie pływa, amortyzacja, znaczy podnośnika, amortyzację przedniej osi. No pięknie się jeździ tym. No jestem pod wrażeniem, naprawdę. Jakby mi taki ciągnik dali, to nie byłoby wstydu takim jeździć i robić. No ale niestety, nikt nikomu nie za darmo nie da. Trzeba sobie kupić.
a kupno na mój areał to... Chociaż nie znam ceny. To jeszcze zobaczymy. A, tak, właśnie pan mi mówił, że ciągnik jest przygotowany pod, pod właśnie to prowadzenie. Tu jest menadżer, jeszcze jakiś uwroci. No ciężko to jest w godzinę wszystko ogarnąć. Ja mówię, jeszcze tutaj będę miał jeden kawałek po rzepaku. Tam będzie pewnie twardo i zobaczymy. I zobaczymy jak to wyjdzie. No ciągnik jest testowy, także widać tutaj guzika chyba brakuje. Tu z tyłu też guzika brakuje. Swoje przeszedł, jak to się mówi. Ma 332 godziny, czy motogodziny. No, sobie zaraz przejedziemy. Teraz tylko nie wiem, w którą stronę przejedziemy, tędy. Przyjadę może sam najpierw, a później ten... gdzie ten pan do mnie dołączy chyba. Tylko pytanie teraz, czy będę umiał sam tym ruszyć i sam tym robić. To jest pytanie. Nie no, chyba nie jest tak źle. O, tutaj tato poodbierał. Tu tato poodbierał od miedzy. O. Tutaj zaraz zobaczymy. Po rzepaku tutaj będzie jedyneczka. Dobra, zatrzymamy się tutaj. I teraz tak. Co ja tu mam przyłączyć? Chyba tutaj miałem przyłączyć automatyczną blokadę i automatyczny napęd. I jeszcze tutaj ten zakres, na zakres polowy. Cofniemy sobie. Jedno kółko może zrobię sam. Tak mi się wydaje. O. Ruszamy tempomat. Udało się chyba. Czarna ziemia pięknie, ale ładnie robi. Jak wiecie, to jest agregat Kuboty, ale to jest Kverneland. No i tutaj widzicie, ma, jedzie nawet na tym czarnoziemie po rzepaku, tutaj twardo jest, jedzie na C1. Na C1 jedzie 1900 obrotów, 8,9 na godzinę, prawie 9 na godzinę. Zobaczymy jak będzie pod górę. Cięgło hydrauliczne ma, fajna sprawa. Nawet na butnikach ma podnoszenie, opuszczanie ramion podnośnika i ma też wyjście do właśnie parę wyjścia hydraulicznego w guziczkach pod to cięgno hydrauliczne. Co wam tu jeszcze można było powiedzieć? Takiego siedzenie miękkie. A czy ładnie idzie, nawet nie schodzi nic z prędkości pod górę. O, tutaj mi ktoś drogę widać zrobił po polu. No i co by tu jeszcze wam takiego powiedzieć? Fajna tu sprawa, tutaj elektrozawory na, znaczy no, hydraulika w elektrozaworach, tutaj wałeczek, z tego co się orientuję, intuicyjnie tu jest wszystko zrobione, dokładnie nie pytałem się, nie ogarniałem. O, patrzcie jak tutaj sobie zawracał, po polu. Tutaj jest dowałka, klimatyzacja, ogrzewanie, radio. Tutaj mamy klimatyzację włączoną, bo nam szyby parowały. No
i co by tu jeszcze wam pokazać? Duża przestronna kabina. Zobaczcie, rękę do przodu mam wyciągniętą, na boki, dookoła praktycznie. I tylko tutaj ten. Bardzo fajna widoczność. No to ten podłokietnik tutaj z całym tym mistrzostwo. Z całym tym monitorem to wszystko się rusza elegancko. Kultura pracy elegancka. Komfort jest. Z przodu ma obciążnik 700 kg. Ja nie wiem, czy ja teraz w automacie robię, czy nie robię w automacie. No właśnie, może ja coś nie powłączałem i rypię tym. No właśnie, patrzcie teraz. C3. Oj, C3 już nie pójdzie, idzie. Ale już ewidentnie ma ciężko. C2. To ja musiałem coś pokręcić, także wybaczcie. Mówię, że w automacie, a to nie jest automat chyba. To chyba nie był automat, bo nie. Oj, będzie nie wjechać pszenicę tutaj sąsiadowi. Nie wiem właśnie, czy to jest automat, czy nie automat. No, opuszczamy tempomat. Robić pięknie robi. O, w to by zasiał malinka. Ale by to było ładnie zasiane. No ale muszę to zostawić na jęczmień. Jęczmień jary, bo tak mi mam w biznesplanie. Tak samo tam będzie, na tamtym kawałku będzie fasola albo groch. Znaczy groch mam w biznesplanie, ale nie wiem, czy nie da się zamienić na fasolę. O, groch mam wpisany. Zobaczcie, no uprawa piękna po rzepaku. No i, ale by mi się taki zestaw przydał. Znaczy taki agregat. No i ciągnik w sumie też. No ale wiecie, jak to się mówi. Samo nic nie przyjdzie, trzeba pracować. No i dobra. Ale pulchno robi, widać jak ten wał tam się zagłębia, jak to wszystko ten. Zaraz właśnie, on coś nie przyłącza, mi chyba nie jest w automacie teraz włączony. Nie wiem, jak to przyłączyć w automat. No chyba nie jest w automacie, bo musiałem mu sam dygnąć. O i teraz idzie C2 10,5 na godzinę. Na godzinę. Ale ładnie robi. Chciałem otworzyć. Nie posłucha się silnika. Dymić nic nie dymi. DPF-a ma. Z góry pewnie pójdzie na C3. No idzie, 12 na godzinę prawie, ale nie będę go męczył. No rewelacyjnie robi tutaj po rzepaku. Ciągnik ma 150 koni, przypominam. Nie 170. No ładnie tutaj, nie wywala kluchów. Ładnie uprawia. Grudkę jakoś tam troszkę gdzieś zostawi, ale to
wiecie, jakbym tutaj wjechał swoim agromaszem z talerzóweczką, z siemniczkiem, to z tym wałem, to by było miodzio. No dobra, kończę to na razie, zobaczymy, jeszcze coś się nagra. Może jak mi się uda ciągnikiem swoim to spróbować później, chociaż to nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Jeszcze nagram wam dźwięk tego ciągnika. Tutaj się rozszczepiamy, ja zabiorę już agregat.